Cześć, witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Co robicie, kiedy wasz znajomy z Gdyni mówi, że przyjeżdża do Warszawy i przez 24 godziny może zostawić wam kluczyki do swojego najnowszego BMW M2, które dość niedawno miało swoją premierę? No co, no bierzecie te kluczyki i cieszycie się jazdą. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Wziąłem te kluczyki i to nie bez kozery, ponieważ chciałem wam opowiedzieć o swoich pierwszych wrażeniach związanych z tym samochodem, który nomen omen miałem praktycznie już na zamówieniu swoim. Zobaczymy, czy popełniłem dobry ruch, odwołując to zamówienie, czy jednak będę żałował, że nie posiadam takiego auta. Najnowsze BMW M2 G87, akurat troszeczkę brudne, więc pierwsze co to pojedźmy na myjnie. Auto jest tuż po trasie, tak jak mówiłem, Michał przywiózł mi ten samochód prosto z Gdyni. I a propos tej trasy już może powiem na samym wstępie. Michał bardzo żałował, że pojechał tym samochodem właśnie w trasę, ponieważ mieli tu w 5 osób pojechać, a faktem jest, że w tym samochodzie są 4 miejsca siedzące, dlatego mieli trochę problem. Poza tym jest dość małe. To są jego słowa oczywiście. A teraz zobaczmy, jakie wrażenia na pierwszy rzut oka wywołuje ten samochód. Niesamowite to jest, że tak ewoluuje ta niemiecka motoryzacja. Samochód tak bardzo skrytykowany, jak chyba żaden w ostatnich latach. Mówię o zdjęciach przedpremierowych. Samochód jest bardzo kanciasty i niczym się nie wyróżniający na pierwszy rzut oka. Wręcz brzydki, ale mam wrażenie, że to jest jeden z tych samochodów, który z minuty na minutę coraz bardziej zaczyna nam się podobać. Otwórzmy to auto. To jest wersja do wypożyczalni, więc nie ma tutaj karbonowych foteli, chociaż kubełki są dość spore. Myślę, że można się ładnie w nie wtopić. Jest sporo karbonu, jak widzę teraz. Jeszcze, tak jak mówię, nie siedziałem w tym aucie. Tutaj karbonowe dokładki na kierownicy, karbonowy kokpit środkowy. Zamknijmy go sobie, tak to wygląda. Nie ma tragedii, ale duży panel, kurczę. Nie siedziałem nigdy jeszcze w M2. Odpalmy go sobie. Brzmi jak zwykły samochód. Mało miejsca tu jest jakoś dziwne. Teraz, gdy zamykam drzwi, widzę jeszcze takie przeszycia trójkolorowe, M-Performance. Ładnie to wygląda. Nie ma wstydu, ale mimo wszystko, wiecie co, jeździłem już nieraz poprzednią generacją M2 i bardzo podobne są te samochody w środku. Oprócz tego wielkiego panelu, który jest w zasadzie połączony, ten wyświetlacz, nie ma zbyt wielu różnic. W ogóle w zasadzie nie widzę różnic względem pierwotnego M2. Kolejna sytuacja, właściciel powiedział mi, że ten samochód na Cold Starcie nie brzmi, bo przepustnice są zamknięte. To dość dziwne, że w aucie za 500 000 zł występują takie problemy przy mrozie. Ale rzeczywiście przy minus 6 stopniach wczoraj Michał mówi, że ten samochód nie brzmi na Cold Starcie, bo chciał właśnie odpalić samochód i nagrać. Więc my też nie pokażemy Cold Startu. Rozgrzejmy go więc, jedźmy. Nie wiem, czy wiecie, ale Kaito razem z Maćkiem wygrali Mistrzostwo Świata ostatnio. Ta czapa jest tak gwoli upamiętnienia tego wiekopomnego wydarzenia. No mistrz, totalny mistrz nad mistrzami. 460 koni. Może być to dobrze, może być to niedobrze. To, co jest tragiczne w tych samochodach od zawsze, czyli to, że lusterko boczne, prawe, przy cofaniu tak się opuszcza, żeby widzieć tylko i wyłącznie to, co jest na ziemi, że nie wiadomo, gdzie patrzeć i totalnie myli to kierowcę względem jakiegokolwiek cofania. Samochód jest w ogóle bardzo, bardzo taki gokartowy, mały, jeśli chodzi o gabaryty i to jest akurat na plus w niektórych sytuacjach. Może nie na stałe, bo ja nie chciałbym mieć takiego małego samochodu na stałe, na daily, ale na pewno nie ma problemu z tym, żeby do biletomatu skoczyć. Taki dziwny jest. Bardzo mocno poszerzony w ogóle. Tylnie nad kola są jak w white body jakieś, a zaraz wam powiem, jaki ja miałem pomysł na ten samochód. Chciałem go kupić w październiku 2022. Już miałem taką decyzję, kurczę, biorę leasing w końcu. Też nie miałem nigdy żadnego samochodu na leasing, wszystkie moje auta są kupione za... No, bo to jest automat, za gotówkę i mówię, dobra, to może być pierwsze auto w leasingu. I pod koniec roku 2022 uznałem, że kupię ten samochód. Już miałem zamówienie składać, już z fusami rozmawiałem w Warszawie o tym, żeby ten samochód kupić jako pierwszy w Polsce, czy coś takiego. Bo miałem bardzo duży pomysł, mocny wręcz na ten samochód. Chciałem dorzucić mu, zajebiście wielki spoiler, chciałem dorzucić mu bardzo wiele dokładek, ale przede wszystkim też white body, to o czym powiedziałem wam tutaj. Ja widzę, że on naprawdę jest szeroki z tyłu, ale ja chciałem go jeszcze bardziej poszerzyć. Pamiętam, wyciekły pierwsze zdjęcia przedpremierowe tego M2 i bardzo mocno hejtowali ludzie tył, a ja właśnie pomyślałem, kurczę,
to jest taka kontrowersyjna sprawa, że to jest dla mnie. Tylko trzeba poprawić to auto. Na pierwsze wrażenie, po przejechaniu kilometra, to auto naprawdę nie wyróżnia się względem M2 poprzedniej generacji. Bo też jest malutki, jeździłem tą M4 najnowszą, M3 też. I te auta naprawdę są dużo większe. Ja siedzę tutaj skitrany mocno i to nie jest wcale kwestia ustawienia fotela. To jest kwestia 4,5-metrowego auta. To auto jest naprawdę wąskie. Z takich danych podstawowych, 3-litrowy motor, rzędowa szóstka, o mocy 460 koni mechanicznych. To jest w sumie całkiem dużo jak na BMW M2. Przeskok względem poprzedniej generacji jest spory, aczkolwiek nadal jestem bardziej ciekawy, jak to w praktyce wygląda. Aczkolwiek zrywny jest. Myślę, że mocy mu w ogóle nie brakuje. Podobno brzmi bardzo dobrze. Dla mnie to nie jest dobrze. Dziwnie brzmi, taki kosiarkowo strasznie. No jednak to są 3 litry i jednak ten wydech jest stłumiony przez te wszystkie normy. To jest straszne. Pamiętam, jak jechałem z Sylwią Peretti, BMW M8, Manhard. Tam 4,4 litra V8, 820 koni i to był samochód, którego wydech zapamiętam na zawsze. Ten samochód można zamówić w dwóch wersjach skrzyni biegów. Automatyczna 8-stopniowa i manualna 6-stopniowa. My jedziemy w automatycznej i to jest wbrew pozorom tańsza. A tutaj w manualnej skrzyni biegów jest wymagana opłata dodatkowa w wysokości 2300 zł, 2300. Fajny, poprawny samochód. Jaki przebieg w ogóle ma ten samochód? 11,5 tysiąca. Czyli znaczy, że dotarty. Michał, właściciel, powiedział, żeby zostawić mu trochę opon. No i nie wiem. Zostawimy czy nie zostawimy? Ciężko go umyć. Ma bardzo wiele takich skrytych szczelin. W grillu, z przodu szczególnie właśnie. Które bardzo ciężko domyć. Jest tak ślisko, że nawet myjnia jest zamarznięta. No nic. I trochę się czuję w tym samochodzie jak taki młody, typowy Seba. Jeszcze w tej czapce. W dresach. Zobaczmy więc, jak wygląda z zewnątrz ten samochód. Fajne listwy na samym wejściu z napisem M2, ale to jest raczej standard. Właśnie jeszcze raz Wam zwrócę uwagę na to z zewnątrz, teraz już pokażę. Dość ciekawie te drzwi wyglądają, naprawdę trochę lepiej niż w poprzedniej generacji. Czarny kolor, lampy mi się bardzo podobają. Kształt lamp jest odpowiedni. Z tyłu, z tej perspektywy auto wygląda na takie no dorąbane, szczególnie, że rury wydechowe są mocno wyeksponowane, są całkiem duże jak na seryjne auto, ale też ta pucha na dole, jak widzicie, jest z tej perspektywy widoczna dość mocno. Z reguły tutaj dyfuzorem czy innymi rzeczami ukrywane są te elementy, a tutaj wszystko jest na wierzchu. Opony dość szerokie, ale nie wpływa to w ogóle w tą pogodę na jego przyczepność i trakcję. Tutaj, jeżeli macie ochotę, to macie wypożyczalnię, która Wam wypożyczy to auto w Trójmieście, czy pewnie w całej Polsce. Mnie nie uwiódł ten samochód. Od razu Wam powiem, że jest to nijakie auto. Nie pokochałbym tego modelu akurat. Aczkolwiek podoba mi się jak na taki jeden dzień. Mimo wszystko uważam, że brakuje mu kilku rzeczy. Właśnie tak jak wcześniej Wam wspomniałem, spoilera. Auto jest gołe. Wielu rzeczy mu brakuje, moim zdaniem. Wygląda jak takie zwykłe BMW E90 na przykład. Wyobraźcie sobie czarne BMW M90. No z profilu bardzo podobne samochody. Może spróbujmy postawić tutaj kamerę i posłuchajcie, jak brzmi wydech w tym samochodzie. Ja podejdę sobie bliżej. Jakiejś mocnej tragedii. Z przodu słyszałem bardziej silnik, czyli to co tutaj. Jeżeli stoicie w tym miejscu, to bardziej słychać ten 3-litrowy silnik. On strasznie wyje, a tam wydechu w ogóle nie słychać. Mocno stłumiony, słuchajcie, samochód. No to jest już znana jednostka, 3-litrowa rzędowa szóstka o mocy 460 koni. Słychać te standardowe cykanie. Dobrze, że jest przynajmniej rozpórka, auto się wydaje sztywniejsze. Ale kurczę, jeżeli ten samochód cenowo nie odbiega zbyt wiele od BMW M3 czy M4, no to tamte auta zdecydowanie polecam dużo bardziej. Aczkolwiek różnica 100 tysięcy złotych na korzyść M2 może kogoś przekonać do tego modelu. Jeżeli ktoś jest fanem BMW, no to myślę, że żadne
za czy przeciw go nie będą przekonywały czy odpychały od zakupu, po prostu kupi. Ja z chęcią bym wypożyczył ten samochód na tydzień, sprawdził jak wygląda. Możliwe, że kiedyś wezmę na dłużej ten samochód, to też zależy od właściciela. Ale na ten moment, bo to jest moja pierwsza styczność z tym samochodem, z tym modelem, na ten moment jestem zadowolony, że go nie kupiłem wtedy, nie zamówiłem go półtora roku temu. Naprawdę jest ciekawy, ale widzę inne samochody w podobnych pieniądzach, które wolałbym w swoim garażu. Jednak nie można mu odmówić tego, że jest bardzo zjawiskowy. No, z tej perspektywy też widzicie, że na przykład ta maska z takim garbem, troszeczkę nawiązującym garbem do M3 92, bo tam też taki garb, tylko że bardziej wypukły, tutaj kwadratowy. Dobrze pizzę by tutaj było postawić. Jest agresywny z przodu, naprawdę podoba mi się. Przód dużo bardziej mi się podoba z tej perspektywy. I nie wiem, czy nie jest ładniejszy dla mnie przód niż w M3 czy M4 tych bobrowatych. To jest chyba jeden z tych samochodów, w których z minuty na minutę przekonujecie się do niego coraz bardziej. Patrzę na niego, patrzę na jego światła. Te przednie światła są bardzo podobne do tylnych. No ma coś w sobie ta fura, ma coś w sobie. No i to jest karbonowy dach jako dodatek, który można sobie dobrać. Teoretycznie w karbonie chodzi też między innymi o to, żeby oprócz dobrej wizualnej strony było to też troszeczkę odchudzenie samochodu w ten sposób. I tu wydaje mi się, że to nie za wiele zdziała. Może w Lexusie LFA albo innych tego typu autach, albo w Fordzie GT jest to widoczne, ta różnica na korzyść karbonu względem innych elementów z innego tworzywa, ale tutaj to auto waży 1700 kg. To jest bardzo dużo, jak na tylnią napędówkę. Jejku, jak ja dawno tego nie robiłem. Piekielnie szybki jest. Na desce rozdzielczej średnie spalanie widzę 12 litrów. Aczkolwiek czytałem, że około 10 litrów jest średniego spalania według producenta i to na korzyść automatycznej skrzyni biegów. To też jest ciekawe, że producent wyliczył różnicę względem manualnej skrzyni biegów i automatycznej. To jest naturalne w miarę. Zauważyłem, że na pewno jeżeli ktoś ma ochotę na samochód, który mocno się wyróżnia, to nie jest auto, które się wyróżnia wśród innych samochodów, szczególnie w tym kolorze. Może jakby był żółty, ale też nie. I mam problem z tym, bo nie wiem, czy to jest kwestia po prostu modelu, czy to jest kwestia w ogóle BMW, których jest bardzo dużo. Nawet M3, najnowszych M4, M8. No dobrze, sprawdźmy w takim razie tryb M2. Sprawdźmy w takim razie przyspieszenie. Pierdziele. Wiecie co, zamarłem na chwilę, bo jest jaka pogoda jest. Na tyle, ile mogłem przyspieszyć, pozwolić sobie na to, to czuję, że auto ma moc od początku do końca. O kurczę, mam duży problem z tym autem. Jest szybkie, ale zbyt poprawne. To jest moje zdanie. Wydaje mi się, że to kwestia dźwięku, duszy auta, bo silnik i wydech to najbardziej odpowiada, to są dwie rzeczy, które najbardziej odpowiadają za taką duszę samochodu. I tutaj tego mi brakuje. Jeżeli by zmienić wydech w tym aucie, to już jest większość sukcesu. I myślę, że tutaj w tym aucie tego brakuje. Jeżeli ktoś chciałby się zdecydować na zakup tego auta, to wydaje mi się, że wydech do zmiany. Ale jedno jest pewne. No dobra, nie oszukujmy się. Każdy chce, ja również chcę sprawdzić, jak to auto od zera przyspiesza. Pewnie będzie mielić, dlatego zostawię trakcję on i jazda. Zobaczmy. Już na początku brak trakcji, ale nie. Dobrze sobie poradził. Dobra, jest okej, naprawdę przy tych warunkach jest okej, ale fajnie lata. Gumę też spali. Piekielnie szybki wóz. Jest to bestia na pewno, jest to M-Power, czuć to M-Power. I uważajcie, jak będziecie nim jeździć, bo to jest auto takie niby poprawne, ale czasami nawet najbardziej poprawne samochody są w stanie wywrócić was z równowagi. Ajajajajaj! Tak to się stało, że stłuczkę miałem. Nie z mojej winy. Pan jest akurat winowajcą, że tak powiem. Zatrzymujemy się teraz, żeby dogadać resztę. Na szczęście właściciel auta, Michał, jest 5 minut stąd. Pan, który we mnie wjechał,
cofał akurat i za daleko wyjechał na skrzyżowaniu i potem cofał, nie wiedział, że jestem za nim. No i wjechał we mnie, w mój przód, swoim tyłem. Na szczęście nie uciekł, od razu się przyznał do winy i czekamy po prostu na właściciela samochodu. Wyjdę do pana, bo jest bardzo w porządku i na razie nie będę go nagrywał, zobaczymy, jak się to dalej potoczy, ale widzę, że pan się przyznaje, więc czekamy kilka minut na właściciela BMW, na Michała i, no i zobaczymy, co będzie dalej. Tutaj tak to wygląda ze strony BMW. W zasadzie nie wiem, czy tu folia jest, czy nie, bo jak jest folia, to pewnie w ogóle zdjąć folię i tyle. Ale jeżeli nie ma, no to nie ma wgnieceń, co prawda, ale rysa jest mocna. Dodatkowo tutaj, w tej części grilla. No i tablica rejestracyjna jest wgnieciona. A, i tu jeszcze. Tu jeszcze jest. To też jest rysa, a z tej strony już nic, jak widzę. Te trzy elementy, że tak powiem, plus rejestracja. To najgorzej wygląda. A u pana? U mnie to nie ma co patrzeć, to stare pudło, kurwa. Ja i tak mam tu porysowane. No, nie za wiele tutaj się dzieje. Rzeczywiście. Mocny wóz z tego Opla. Ople dobre wozy. Oczywiście, że tak. Najlepszy Opel to Opel Meriva, ale to pana też fajnie. Trochę smutny koniec odcinka, czekamy na jakieś tam dokumenty, nie chcemy policji wzywać, więc mam nadzieję, że to się załatwi bez mandatu. To już nie ode mnie zależy, zostawiam właściciela, bo właściciel pojazdu przyjechał tutaj na miejsce, więc zostawię ich i wrócę po prostu do domu. Czasem tak bywa, nie jest to z mojej winy, ja stałem za panem na tym skrzyżowaniu i pan za daleko wyjechał, więc po prostu cofał mimo mojego trąbienia, cofał dalej i tłumaczył, że po prostu się zagapił za bardzo. Czasem się tak zdarza i najlepszym. Pan bardzo w porządku. Okazało się, że w garażu ma Mitsubishi Lancera Evo 9, więc szacun. Bez przedłużania. Dzięki wam wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że do następnego. Cześć.